No witam, dzień dobry, kłaniam się. MCU, czyli filmowy uniwersum Marvela, stało się wszechpotężną marką, o której za 2-3 tysiące lat nasi potomkowie będą wspominali jako bóstwie czczonym niczym niegdyś greccy bogowie. Marvel jest już tak sławny, że nawet trafił do Fortnite, a to już jest wyczyn na miarę prac Heraklesa. Albo i nie, bo teraz wszyscy trafiają do Fortnite, ciężko stwierdzić. Plusem MCU jest, że co jakiś czas wyciągają z komiksowego wora jakichś totalnie nieznanych bohaterów i magicznie zamieniają ich w ikony popkultury, które nagle wszyscy kochają. I tak stało się chociażby ze Strażnikami Galaktyki, ale po części też ze Scarlet Witch. W komiksowym uniwersum prawie zawsze była to silna postać, a później wręcz nieludzko potężna, ale mimo wszystko była raczej bohaterką poboczną. Bezpośredniej przygodą poświęcono kilka pojedynczych tomów i dwie serie, co nie jest zbyt dużą ilością w porównaniu do większości innych Avengersów czy też czołowych X-Menów. Nawet pytając wujka Google, możemy zauważyć, że szersze zainteresowanie Szkarłatną Wiedźmą pojawiło się właśnie w okolicy premiery Avengers Czas Ultrona, kiedy też Wanda dołączyła do grona filmowych postaci. Większość kojarzy ją więc z filmów, a teraz z udanego oraz całkiem lubianego serialu. Chciałbym dzisiaj wyciągnąć pomocną dłoń do wszystkich jej nowo powstałych fanów i w te kilkanaście czy kilkadziesiąt minut pomóc wam nadrobić zaległości z wiedzy o oryginalnej Scarlet Witch z Wiz Ziemi 616, czyli głównego uniwersum komiksowego. Opowiem tutaj jej pełną historię. Oczywiście nie będę zgłębiał szczegółowo poszczególnych przygód, bo większość z nich nadawałaby się na osobny film, ale nadam wam kierunek, który pomoże zrozumieć rozwój tej bohaterki. A jeśli chcielibyście posłuchać o jej mocach, alternatywnych wersjach czy czymkolwiek, zachęcam, by zostawić komentarz. A jeśli będzie ich wystarczająco dużo, podobnie jak wyświetleń, to coś jeszcze może się pojawić w przyszłości. Samo dzieciństwo Wandy nie należało do najszczęśliwszych. Ona i jej brat Pietro jako bobaski zostali porwani i eksperymenty na nich przeprowadzał wielki ewolucjonista, któremu jednak nie spodobały się efekty, więc postanowił się ich pozbyć. Zrobił to jednak na tyle humanitarnie, że oddał ich w opiece cygańskiej parze, która straciła własne pociechy. W swoich młodych latach Wanda przez krótki czas była uczennicą sabatu czarownic. Wiedźmy zostały zaatakowane przez wyznawców Chtona, czy jak to się czyta, który jest bogiem chaosu. W trakcie walki ujawniły się pierwsze naturalne klątwy Scarlet Witch, które wypuściły na wolność te bóstwo. Czarownice uznały, że są zbyt słabe, by ryzykować naukę tak potężnej czarodziejki jak Wanda. Uznały, że bezpieczniej będzie, jeśli oddadzą ją rodzicom. W familii nie wiodło się jednak zbyt dobrze, a w obliczu głodu ojciec rodziny postanowił ukraść jedzenie. Doprowadziło to do wielkiego gniewu wieśniaków, którzy postanowili zaatakować cygański obóz. Pietro wykorzystał swoją moc szybkości, by zabrać Wandę z dala od tego niebezpieczeństwa, w ten sposób ratując życie ich obojga. I tutaj następuje niewielka luka w ich historii. I wtedy jako nastolatkowie pojawiają się w kolejnej niewielkiej wiosce, w której Wanda przypadkowo doprowadza do pożaru. Tam też jeden z wieśniaków po raz pierwszy nazywa ją Szkarłatną Wiedźmą. Przed atakiem tłumu dziewczyna zostaje uratowana przez Magneto, któremu poprzysięga wierność w zamian za to, że ten uratował jej życie. Tak też ona i jej brat dołączają do Bractwa Złych Mutantów. Jej czasy jako poplecznik Magneto zbiegają się też z jej komiksowym debiutem. Czyli nie ma co ukrywać, są to strasznie naiwne komiksiki lat 50. i 60. Wanda jest tam stosunkowo słabą istotą, prawdopodobnie najsłabszą w całym Bractwie, bo już nawet skaczący Toad potrafi więcej dokonać. Jej udział w walkach polega przede wszystkim na sprawianiu, że ktoś się czasem potknie. Tutaj ujawniła się jednak jej inna dziwna właściwość, bo dosłownie każdy facet, który ją spotyka, uznaje, że jest przepiękna i jest gotów skoczyć za nią w ogień, a przynajmniej traktować ulgowo. To nawet nie jest żart, niektórzy X-Meni na widok Scarlet Witch zastanawiają się, czy nie zmienić stron na tą złą, bo taka jest piękna. Sama Scarlet Witch jest dość oporna na swych adoratorów, ale niewiele wystarczy, by zawrócić jej w głowie. W zasadzie jedyne, czego potrzeba, by Wandzie zrobiło się gorąco, to umięśnione ciało. Chociażby Namora albo Kapitana Ameryki. Wanda od samego początku była pisana jako postać, która nie chce być zła, a zmusza ją do tego tylko przysięga nierozważnie złożona dość fanatycznemu Magneto. Bardzo często sabotuje ona jego plany, zwłaszcza gdy te uwzględniają śmierć niewinnych. Ostatecznie porzuca Bractwo Złych Mutantów
i wraz z bratem odchodzą do cywila, zamieszkując w górskim domku. Do założenia kolorowych kostiumów zachęca ich dopiero fakt, że Avengersi zechcieli wziąć dłuższy urlop i szukali zastępstwa. Takim ostatecznym elementem, który ich przekonał, było to, że mściciele przyjęli swe szeregi Hawkeye'a, który też był byłym przestępcą. A do tego w gazecie ogłosili, że szukają kolejnych członków. No i tak Wanda oraz Pietro wysyłają im list motywacyjny, a ich kandydatura została pozytywnie rozpatrzona. Tym też sposobem powstał nowy roast Avengersów, czyli Kapitan Ameryka, Hawkeye, Quicksilver oraz Scarlet Witch. I tutaj już nie była tak bezużyteczna. Przede wszystkim jako jedyna posiadała zdrowy rozsądek i nie parła za wszelką cenę do pozycji lidera grupy. Po drugie, jej moce stawały się coraz przydatniejsze. Potrafiła używać swoich klątw do niszczenia urządzeń, rozwalania ścian czy uszkadzania karabinów. Na przykład jako jedyna zdołała wygrać pojedynek z przywódcą komunistycznego państewka, no jakkolwiek by to nie brzmiało. Niestety ostatecznie utraciła swoje moce, co zmusiło ją do opuszczenia Avengers. Mimo wszystko nasza bohaterka pragnęła odzyskać swe moce, więc studiowała starożytne księgi, co doprowadziło do jej pierwszej międzywymiarowej przygody, gdzie została porwana do świata nazywanego Polem Matthews, gdzie Lord Archon zamierzał uratować swój świat, niszcząc Ziemię, a wszystko planował uczcić ślubem ze Scarlet Witch, no bo w końcu jest taka piękna. Na szczęście sytuację uratowali Avengersi, przez co wszyscy rozstali się w pokoju. Wanda odrzuciła ofertę zmiany stanu cywilnego, wracając do Mścicieli. No i też wtedy podjął się zwrot akcji rodem z porządnej telenoweli czy innych Gwiezdnych Wojen, bo oto Magneto okazał się być biologicznym ojcem Wandy oraz Pietro. Tam. I nareszcie docieramy do romansu Wandy, który wszyscy kojarzą z kin czy serialu. Bohaterka zakochuje się w Visionie, z którym też bierze ślub. Żaden z nich nie zdaje sobie jednak sprawy, że ich związek w rzeczywistości był intrygą złoczyńcy Immortusa, który obawiał się, że dzieci postaci tak potężne jak Scarlet Witch mogą stanowić zbyt dużą siłę w uniwersum. Zadbał więc o jej związek ze sztucznym człowiekiem, by mieć pewność, że nie będą w stanie dorobić się biologicznego potomstwa. Jednak Wanda się nie poddaje. Mając coraz większą władzę nad swoimi mocami, postanawia wykorzystać je, by zakrzywić rzeczywistość i stworzyć sobie dwóch synów, Billiego oraz Tomiego. Niestety ten eksperyment kończy się jednym z najbardziej creepy wydarzeń w Marvelu, bo okazuje się, że do stworzenia dzieci Scarlet Witch wykorzystała esencję demona Mephisto, który bardzo szybko upomina się o swoją własność. Asymilują dzieci, które stają się jego rękoma, którymi robi... no, widzicie na ekranie, co nimi robi. Te wydarzenie w zasadzie dewastuje psychikę Wandy i od tej pory będzie ona postacią, która z jednej strony włada olbrzymimi mocami, a z drugiej jest osobą niezdolną do ich racjonalnego użycia. Czarodziejka Agatha Harkness wymazuje Scarlet Witch wspomnienia o własnych synach, ale te wydarzenie i tak odbija swoje piętno. Przede wszystkim Wanda i Vision znacznie się od siebie oddalają. Wtedy też Wanda odchodzi z Avengers i staje się liderem drużyny o nazwie Forceworks. Członkami grupy byli Iron Man, Spider-Woman, US Agent oraz Wonder Man, w którym Scarlet Witch się zakochuje. W sumie nie bez powodu, bo właśnie umysł Wondermana został skopiowany podczas tworzenia umysłu Visiona. Niestety nie był to zbyt udany romans, bo bohater zginął podczas pierwszej misji nowego składu. Ostatecznie Wanda po raz trzeci dołącza do Avengers. Zaczyna poszerzać swoje umiejętności o magię, której uczy ją Agatha Harkness. I na tym etapie już naprawdę wiele potrafi. Między innymi udaje się jej wskrzesić Wondermana. Bohaterka próbuje też uratować swoje małżeństwo z Visionem, ale równocześnie zalicza skok w bok z Kapitanem Ameryką. Wszystko co piękne jednak się kończy, bo Wasp przypadkiem przypomina Wandzie o jej dzieciach, co doprowadza do katastrofy. Scarlet Witch wzywa straszliwe moce, między innymi wprowadzając She-Hulk w stan Berserkera, przez co ta zabija Visiona. Z życiem żegna się też kilku innych bohaterów, w tym Agatha Harkness oraz Hawkeye. Rzeź powstrzymuje dopiero Doctor Strange, a Magneto zabiera swoją nieprzytomną córkę do Charlesa Xaviera, licząc, że tylko on może jej pomóc. Niestety ten nie jest w stanie tego zrobić, a dodatkowo uznaje Wandę za tak duże zagrożenie, że zwołuje zebranie X-Men oraz Avengers, podczas którego mają zdecydować, czy nie powinna ona zostać zabita. Dość nierozważnie Quicksilver donosi o tym siostrze, która wspina się na szczyt swoich mocy i całkowicie odmienia rzeczywistość, doprowadzając do eventu znanego jako House of M. Nie będę tutaj omawiał całego wydarzenia,
bo to by się nadało na cały odcinek, albo nawet i kilka. W skrócie, Wanda stworzyła świat rządzony przez mutanty, w którym każdy miał być szczęśliwy. Ostatecznie kilku bohaterów, w tym wskrzeszony Hawkeye, doprowadzają do konfrontacji z Wandą, Quicksilverem i Magneto, gdzie wszyscy dowiadują się, że cała rzeczywistość jest fałszywa. Podczas starcia Magneto zabija Quicksilvera, a wściekła Wanda wskrzesza brata, po czym jeszcze raz wpływa na rzeczywistość, wypowiadając znamienne słowa No More Mutants. W ten sposób przywraca świat do stanu przed House of M, ale pozbawia mocy 90% populacji Homo Superior, czyli mutantów. Po tych wydarzeniach Wanda straciła pamięć i wiodła spokojne życie w wiosce w Europie Środkowej. Zdołali ją odnaleźć jedynie Bestię oraz Hawkeye. Z tym drugim zresztą miała jednonocny romans. Ale brak Scarlet Witch został wykorzystany przez Lokiego, który przybrał jej postać i przez jakiś czas był członkiem Avengersów. Został zdemaskowany dopiero przez Pietro, który rozpoznał, że coś jest nie tak z jego siostrą. Tymczasem pozbawiona pamięci Wanda poznała doktora Dooma, z którym się zaręczyła. Wtedy też odnalazło ją dwóch młodych bohaterów, Vikan i Speed, którzy okazali się reinkarnacjami jej zaginionych dzieci. Oczywiście musiało dojść przy okazji do wielkiej bitwy, więc pojawili się Avengersi, X-Meni, Magneto i reszta ferajne. Wolverine próbował zabić Scarlet Witch, ale został powstrzymany. Zresztą okazało się, że Doktor Doom ukradł moce Scarlet i stał się niezwykle potężny, ale ostatecznie sam się jej przeładował energią, przegrywając starcie i musząc ratować się ucieczką. Kolejnym ważnym wydarzeniem z udziałem naszej bohaterki jest AVX, gdzie Avengersi zmuszeni byli powstrzymać czołowych X-Menów opętanych mocą Mrocznego Feniksa. Scarlet Witch odgrywała tutaj kluczową rolę, stając po stronie mścicieli. Była w zasadzie jedyną postacią, której mutanci się bali. Mieli zresztą ku temu powody, bo Wanda m.in. była w stanie wysłać Cyklopa na Księżyc. Łącząc swoje siły z mutantką Hope, obie zdołały wypowiedzieć zaklęcie No More Phoenix, które uratowało planetę przed obróceniem się w popiół. Nie wiadomo, czy zdołały zabić moc Feniksa. Najprawdopodobniej po prostu osłabiły ją na jakiś czas, aż scenarzyści nie będą jej znów potrzebowali. I tutaj dochodzimy do kolejnego dość makabrycznego wydarzenia. Red Skull zdołał wszczepić sobie w czachy mózg Charlesa Xaviera, dzięki czemu udało mu się wybrać umysł Wandy i wykorzystać ją do planu zniszczenia mutantów. Ostatecznie nazista zostaje powstrzymany przez Avengersów, do których Scarlet dołącza po raz... sam już nie wiem który, czwarty, piąty... jeśli liczyć Lokiego, to chyba nawet szósty. Jednak podczas tej misji powstaje napięcie pomiędzy nią a Roach, które swój punkt kulminacyjny ma podczas walki z bliźniętami Apokalipsy. Roach uznaje wtedy Wandę za zdrajczyni i ją zabija. Tak oto nasza bohaterka doczeka się pierwszego zgonu na koncie. Nie pozostała jednak trupem zbyt długo, bo podróże w czasie, komiksowe abrakadabra i takie tam. Koniec końców to ona ratuje Roach przed szaleństwem, gdy ta nie była już zdolna do kontrolowania wszystkich pochłoniętych mocy. Niestety kilka miesięcy później Red Skull znów porywa Wandę, Roach, Havoka i Magneto, wykorzystując swoje nowe mentalne moce do zdominowania bohaterów. Ostatecznie dochodzi do bardzo brutalnej walki, w której wściekły Magneto miażdży łeb Red Skulla wraz z mózgiem Charlesa Xaviera, który był w środku. To doprowadza do przebudzenia Red Onslaughta. Nie chcę w tym filmie tłumaczyć szczegółowo, czym jest ten złodupiec, więc musicie się zadowolić faktem, że to mocarny przekoks stworzony z mieszanki mentalnych mocy Magneto oraz Charlesa. Do walki z nim przybywa cała armia bohaterów, ale to nie wystarcza. Ostatecznie Wanda wraz z doktorem Doomem rzucają zaklęcie, które zamienia kompas moralny ofiary na przeciwny biegu. Niestety przypadkowo czar nie obejmuje tylko jednego celu, ale wszystkich uczestników walki, co zamienia bohaterów w złoczyńców, a zbirów w herosów. Zła Scarlet Witch staje się naprawdę mroczna. Podczas walki z Doomem, Magneto i Quicksilverem rzuca zaklęcie mające zabić osoby, które połączone są z nią więzami krwi. I morduje w ten sposób własnego brata, choć Magneto pozostaje nietknięty, co też udowadnia, że kłamał, gdy uważał się za biologicznego ojca. Czar zamiany charakterów zostaje cofnięty dopiero po tym, jak interweniuje doktor Voodoo, który przywołuje ducha opętującego Wandę i wymuszającego na niej cofnięcie zaklęcia. No i oczywiście Pietro wraca do życia, bo wiecie, bo komiksy. Po zdemaskowaniu intrygi Magneto, Wanda znów rusza na poszukiwania prawdziwych rodziców. Wraz z Pietro trafiają w ten sposób na Counter-Earth,
czyli świat stworzony przez wielkiego ewolucjonistę, któremu zresztą zawdzięczają swoje moce. Spotykają go, dowiadując się, że wcale nie są mutantami, a ludzie, którzy ich uważali za przybranych rodziców, w rzeczywistości byli ich ojcem i matką. Podpowiem tylko, że w komiksach Wanda i Pietro przestali być mutantami w roku 2015, czyli dokładnie wtedy, gdy premierę miał ich odpowiednik w MCU. Tak, przeszłość Wandy okazała się kłamstwem, by uniknąć powiązań z filmowym uniwersum X-Men. Magia! W sumie z tymi rodzicami to też nie tak do końca, bo tak ostatecznie, to prawdziwą matką Scarlet Witch okazała się Natalia Maximoff, czyli siostra mężczyzny, który wychowywał ją w dzieciństwie. Wanda spotkała jej duszę, dowiadując się, że ta też kiedyś nosiła przydomek Scarlet Witch. Dochodzimy do słynnego Civil War. Podczas tego eventu Wanda ideologicznie popierała stanowisko Tony'ego Starka, uważając, że bohaterowie muszą mieć jakiś nadzór, ale równocześnie nie ufała samemu Tonemu. Dlatego nie wzięła udziału w walce, bojąc się, że jej potężne moce mogą uczynić więcej złego niż dobrego. Za to postanowiła zainterweniować, kiedy kosmiczna kostka zamieniła Kapitana Amerykę w agenta Hydry. Niestety niewiele to pomogło, bo została opętana przez Chtona. Pamiętacie z początku filmu Boga Chaosu? No i przez to, że została opętana i ten ją kontrolował, to ona też dołączyła do nazistów. Spod władzy Boga Chaosu uwolnił dopiero Doktor Strange, pozwalając jej wziąć udział w ostatecznej walce przeciwko reżimowi i ponownie zjednoczyć się z mścicielami. Liczycie, który to był już raz? 5., 6., 7., 8? Piszcie w komentarzach. W nagrodę czeka was wieczna chwała. Wandę ciągle męczyły wyrzuty sumienia za krzywdy wyrządzone populacji Homo Superiors. Z tego powodu zdecydowała, że wskrzesi mutantów zamordowanych podczas czystek w Genoszy. Wbrew radom Doktora Strange'a, Scarlet Witch rzuciła zaklęcie jak planowała, ale te nie zadziałało dokładnie tak jak oczekiwano. Zamordowani powstali, ale jako zombie. Ponownie na ratunek przypłył oczywiście Doktor Strange, ale jego przeciwzaklęcie wymagało 30 dni, by zadziałać. Wanda musiała otoczyć Genoszę magiczną kwarantanną, uniemożliwiającą nieumarłym wychodzenie na zewnątrz. X-Meni próbowali odkryć sekret ożywionych mutantów, ale nie dowiedzieli się o powiązaniach z Wandą. Chyba na jej szczęście. Ostatnią dużą przygodą Wandy jest udział w wydarzeniu Empire, opowiadającym o wojnie pomiędzy kosmicznymi rasami Kree, Skrulli oraz Coati. Zostaje ona członkiem zespołu wysłanego do badania Savage Lands. I to było wydarzenie z roku 2020. I w sumie też ostatni event z jej udziałem. Poza tym pojawiła się już tylko gościnnie w komiksach opowiadających o szkole magii prowadzonej przez Doktora Strange'a oraz historii o tym, jak Kapitan Marvel chce nauczyć się magii. No i tak żyje się naszej kochanej Wandzie Maximoff. Mam nadzieję, że film wam się spodobał, bo pracy przy nim było naprawdę sporo. W komentarzu napiszcie o swych metafizycznych przeżyciach, czy cokolwiek. Może być też, co robiliście wczoraj o 11.11. Nie zapomnijcie też o łapeczce, udostępnieniu. No i jeśli chcecie, żebym produkował więcej tego typu materiałów, to zapraszam na Patronite oraz do sklepu z koszulkami. Tyle. Kurtyna. Trzymajcie się i cześć.